Gościem Radia Plus Radom jest moderator diecezjalny ruchu Światło Życie, ksiądz Krzysztof Dukielski. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Mamy dopiero marzec, wakacje jeszcze za kilka miesięcy, ale już pojawiły się ogłoszenia o oazach wakacyjnych. Dlaczego tak wcześniej? W zeszłym roku postanowiliśmy, że jednak przełożymy zapisy z końca kwietnia właśnie na taki środek marca, dlatego że chcemy wyprzedzić trochę rodziców. A więc chcemy, żeby to najpierw dzieci zapisały się na oazę, a później rodzice dobierali wakacje za granicą, w górach, nad morzem. Czyli na sierpień. Czyli na sierpień, albo właśnie w tych turnusach, w których już dzieci są wolne. Bo mieliśmy takie doświadczenie, że często dzieci mówiły, nie mogliśmy pojechać, bo rodzice już wykupili bo koszty wakacje. Poszły za tym. Oczywiście, więc w tym też widzimy, że 250 osób więcej w zeszłym roku, upatrujemy w tym rozwiązaniu wcześniejszych zapisów. Ile miejsc w takim razie, bo mówił ksiądz o tym wzroście zainteresowania, więc ile miejsc w tym roku? 1200, a więc nie wiemy, ile się do końca zapisze, ale 1200 jest przygotowanych, dlatego że nie chcemy nikomu odmówić. Chcemy każdego, kto się zgłosi 19 marca na zjeździe moderatorów, żeby każdy mógł zostać zapisany. Oczywiście 19 marca ruszają zapisy, natomiast później aż do końca maja te zapisy są i wtedy też księża jeszcze szukają po parafiach, rozmawiają z rodzicami, rozmawiają z dziećmi, z młodzieżą, żeby zachęcać młodych ludzi, bo oni często nie wiedzą, co to jest, prawda? Ktoś mówi, jedź na takie rekolekcje, trochę to przeraża. Ale później wspólna jakaś praca, pokazywanie filmików, opowiadanie o tym, co było, zapraszanie nas, animatorów, którzy dają świadectwo i właśnie opowiadają, co dzieje się na takich rekolekcjach, wiele razy przynosi to bardzo dobry skutek. Kto może pojechać na takie rekolekcje oazowe, wakacyjne? Jakie warunki trzeba spełnić? A więc zapraszamy wszystkie dzieci już po czwartej klasie. Turnusy rekolekcyjne, oazy rekolekcyjne są dostosowane czy prowadzone wiekowo, bo wiadomo, że wtedy jest podobny poziom przeżywania treści, które proponujemy. A więc po czwartej klasie, po piątej to są oazy dzieci bożych, później po szóstej, siódmej to są oazy nowej drogi i później tych wszystkich, którzy nie byli jeszcze na rekolekcjach, zapraszamy na oazę nowego życia. Prawda? To są trochę to wszystko brzmi tak tajemniczo, ale to księża w parafiach wszystko wytłumaczą. Gdyby ktoś był starszy i chciałby pojechać, jest w liceum, ale nie udało mu się wcześniej jakoś tak pojechać na oazę, to zapraszamy, mamy taki turnus organizowany dla tak zwanych starszaków w Skarżysku w pierwszym turnusie. Czy takie wyjazdy muszą być poprzedzone okresem formacji, czy mogą być początkiem przygody z oazą? Mogą być początkiem przygody z oazą. Wiele razy, oczywiście łatwiej jest młodzieży czy dzieciom, którzy w parafiach mają spotkania w grupach, wtedy nie ma takiego może szoku, że nagle oni się nastawiali, że to jest bardziej kolonia. Oczywiście my zawsze księży prosimy, mówcie, że codziennie jest msza święta, są modlitwy, oczywiście są i zabawy, są i wyjazdy, ale ma to charakter rekolekcji, żeby później dziecko nie było zawiedzione, że nagle nie słuchamy tyle muzyki, że nie używamy przez cały dzień telefonu, tylko ten telefon używany jest na przykład godzinę po obiedzie, żeby zadzwonić do mamy i opowiedzieć co tam słychać. I wrzucić zdjęcia. Natomiast tak, nie używamy, prawda, dlaczego? Bo to jest, budujemy relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem, że wreszcie mamy czas i to przynosi owoce. Widzimy młodzi wyjeżdżają przemienieni i doświadczają, właśnie sami mówią, że przy księdza odkryłem swoją drogę, odkryłem na przykład wiarę w Pana Boga, czy odkryłem radość prawdziwej przyjaźni, nie tej wirtualnej. Rodzice, zastanawiając się nad wysłaniem dzieci na oazę, myślą też, jak to wygląda ten czas. Więc jaki to jest program? Jak mniej więcej wyglądają te rekolekcje oazowe? Myślę, że pewne elementy są wspólne dla niemal wszystkich grup wiekowych. Wiadomo, że ten program na tych dzieciach bożych, a więc po klasie czwartej, piątej, jest bardziej luźny, mniej intensywny. Natomiast są stałe punkty, czyli to jest poranna modlitwa, później śniadanie, wspólne zajęcia, uczenie się śpiewu, różne gry, wyjazdy w ciekawe miejsca, do różnych miejsc świętych, ale też takie turystyczne. Oczywiście nie może zabraknąć Eucharystii. Jest pogodny wieczór, gdzie właśnie młodzi bawią się wspólnie i kończą to modlitwą. Im starszy stopień, tym więcej różnych nabożeństw.
chodziło o to księdzu Blachnickiemu, gdy zakładał oazę, żeby nie mówić o Panu Bogu, żeby nie tylko, prawda, przekazywać pewne prawdy wiary, ale sprawić przez rekolekcje, żeby młodzi sami to przeżyli, żeby doświadczyli. A więc na przykład na jednym ze stopni sadzi się ziarenko, prawda, i to ziarenko przez tą oazę rośnie, żeby pokazać, właśnie tak w tobie rośnie wiara, tak ty się rozwijasz. A więc wszystko, co robimy, robimy doświadczalnie. Nie mówimy o Panu Bogu, staramy się, żeby oni to po prostu przeżyli. Nowości jakieś w tym roku będą? No, nie wyszła nam w zeszłym roku oaza wędrowna, ale oczywiście my się nie poddajemy, więc organizujemy w pierwszym turnusie dla tych wszystkich, którzy byli w zeszłym roku na pierwszym stopniu, a więc w pierwszym stopniu oazy nowego życia, czyli, a więc będzie w tym roku liceum. To było ponad 200 osób. Dla nich organizujemy w pierwszym turnusie taką oazę wędrowną, bo dlatego, że drugi stopień, gdzie oni mają pojechać, opiera się na wyjściu narodu izraelskiego, prawda, z niewoli, z Egiptu. Więc wychodzimy z grzechu, idziemy, a więc będziemy szli przez Góry Świętokrzyskie. Nie będzie to wielki odcinek, około tam 60 km, bo nie chodzi o odległość. Chodzi o to, żeby... Przeżycie. O przeżycie, żebyśmy też nie zniszczyli sobie właśnie rekolekcji. No będzie też wyjazd dla tych wszystkich, którzy byli na oazie, a więc dla ludzi z liceum do Rzymu, po Włoszech, taka oaza tematyczna, 9-dniowa, pokochaj swój kościół, więc już też zapraszam bardzo gorąco. No i cofając się trochę przed wakacjami, oaza, sztafeta do Krościenka, tak? No oczywiście, dlatego że w zdrowym ciele, zdrowy duch, widzimy, że młody człowiek, żeby mógł się pięknie rozwijać duchowo, fizycznie, no potrzebuje też wspólnej bodźców, a więc założyliśmy grupę, jest już ponad 20 osób, którzy przygotowują się żeby na Dzień Matki pobiec do niepokalanej, do figury niepokalanej, która znajduje się w Krościenku, która jest naszą patronką, opiekunką, jak to mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, to jest tajemnica życiodajnej mocy. Oaza, mówi, będzie istniała wtedy, kiedy będziemy czcili niepokalaną. I dlatego chcemy taki Matce Bożej prezent na Dzień Matki zrobić i pobiec grupą, sztafecie przez 3 dni do Krościenka. No właśnie, ile te etapy tak dla jednej osoby będą wynosiły? Podzielimy, prawda? Mhm. Bo więc widzimy, już mamy grupy bardzo mocne, którzy 10 km potrafią przebyć poniżej 40 minut. No ale mamy też, którzy na razie jeszcze spacerują, ale z czasem ten rozruch będzie potrzebują dłuższego czasu rozruchu, a więc podzielimy na grupy. Najważniejsze to jest budowanie wspólnoty. Nie chodzi o same kilometry, chodzi o to, żeby być razem, coś nas łączy, nawet teraz codziennie ci, którzy coś przebiegną, wrzucają, mamy właśnie wspólną grupę na Messengerze, wrzucają zdjęcia z różnymi osiągnięciami i najważniejsze, że tworzymy wspólnotę ludzi, którzy coś ich łączy. A jeśli chodzi o tą grupę, czy to jest zamknięta już lista, czy jeszcze można dołączyć, bo oni już trenują, tak? Oczywiście, że można dołączyć, dlatego że tak naprawdę pewnie, ja tak sobie myślę, że później zobaczymy, jakie będziemy mieli osoby, ale pewnie część będzie przebiegnie tylko kilometr, ktoś przebiegnie 10. Ważne, żeby chcieć, to nie chodzi o to, o wyczyn sportowy, chodzi o właśnie wspólne dzieło, żeby chcemy coś zrobić dla Matki Bożej. Jeśli wejdziemy teraz na Facebooka, na profil społecznościowy Ruchu Światło Życie, widzimy remonty, tak? Widzimy porządki w konkretnych ośrodkach. Co się dzieje teraz w tych ośrodkach? No, dzieje się bardzo dużo, dlatego że plany są ogromne. No, to jest życie właśnie moderatora, który nie tylko troszczy się o rzeczy duchowe, a więc jestem po 5 seriach rekolekcji dla bierzmowanych, dla szkół, dla oaz ewangelizacyjnych, ale też ten wymiar podnoszenia standardów, które mamy w ośrodkach, no bo wiadomo, dzisiaj to też jest ważne, żeby młodzi, którzy przyjeżdżają do tego miejsca, czy młodzi, czy domowy kościół, żeby czuli się dobrze. A więc w Rudniku nad Sanem mamy ośrodek, który powstał 30 lat temu, jest jak to 30 lat temu powstał, pokoje bez łazienek, o takim niskim standardzie, więc oddolna grupa powołała się i mówi, księże, musimy coś z tym Rudnikiem zrobić, a więc po wielu dyskusjach, no mamy takie marzenie, żeby ten Rudnik zmodernizować, trwają rozmowy, szukamy pieniędzy, szukamy sponsorów, więc dużo się dzieje. W Pionkach chcielibyśmy... Sztandarowy ośrodek nasz, gdzie spotykamy się prawie z młodzieżą, dziećmi co tydzień, a więc czeka nas ocieplenie budynku,
modernizacja łazienek, podnosimy standard. A więc dużo się dzieje, ale Pan Bóg, jak zaczynamy pokazywać mu, Panie Boże, zobacz, mamy taki pomysł, to od razu on stawia ludzi i cudowni ludzie się od razu pojawiają na drodze. No i teraz tylko działać. No i na koniec powiedzmy o takiej dużej nadziei ruchu Światło Życie, jeśli chodzi o misyjność tego ruchu. Magda Kowalik, tak, ma plany bardzo śmiałe, powiedzmy parę słów, księże, o co chodzi? No moim marzeniem to jest, żeby ruch wychodził na zewnątrz, dlatego powstała diakonia społeczna, która ma bardzo mocno wchodzić w społeczeństwo, prawda, a więc nie tylko, że my się formujemy w swoich grupkach parafialnych, później rekolekcyjnych, ale my się formujemy do, bo Pan Jezus tak to stworzył, idźcie na cały świat. No i takim wielkim moim pragnieniem serca jako moderatora, żeby powstała z czasem diakonia misyjna. Więc kiedy pojawiło się ogłoszenie, że organizowane są rekolekcje w Afryce, w Tanzanii i w Kenii, no to od razu pokazałem to jednej z naszych animatorek, Magdzie Kowalik. I ona, wiedziałem, że już od kilku lat myśli o tym, żeby pojechać na misję. Studiuje pielęgniarstwo, kończy pielęgniarstwo, więc podjęła temat, pojechała na takie trzydniowe teraz rekolekcje, żeby rozeznać, bo tych osób jest sporo młodych, którzy chcieliby posługiwać. No i wtedy odpowiedzialni za te rekolekcje wybiorą. Wierzę w to, że Magda też tam w tej grupie się znajdzie. I w sierpniu Kongo, wrzesień Tanzania, bo chce pojechać na dwa turnusy rekolekcyjne, że po prostu wróci ubogacona właśnie powszechnością Kościoła i to będzie zalążek, żeby powstała właśnie w naszej diecezji taka diakonia misyjna, gdzie młodzi będą prowadzić rekolekcje nie tylko w naszej diecezji, ale i poza granicami, ponieważ ruch się rozwija bardzo dynamicznie, powstają wspólnoty i w Chinach, i w Anglii, i w Afryce teraz, więc chcemy jako Kościół lokalny, diecezja radomska, bardzo mocno też włączyć się tak szeroko. Tymczasem 19 marca wraz ze świętym Józefem, można powiedzieć, ruszają zapisy na oazy wakacyjne. Mówił o tym ksiądz Krzysztof Dukielski, moderator ruchu Światło Życie diecezji radomskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.